Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony, witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej rysej Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zamojować piłkarski świat, pracującego aktualnie w Livingston w szkockiej Premiership. W dzisiejszym epizodzie zaczynamy kampanię 27-28, nie będzie to jednak mecz ligowy, tylko Premier z Polska, czyli Puchar Ligi Szkockiej, w którym zagramy sobie Partię Thistle, zanim oczywiście Puchar, no to wszystkie nasze transferowe ruchy, których było bardzo, bardzo dużo, sporo zawodników sprowadziliśmy do klubu. Troszkę chłopaków też odeszło. Moi drodzy, najpierw ci, których już z nami nie ma, zwolnieni piłkarze. Michael Devlin przeszedł na emeryturę. Okej, jest bezrobotnym trenerem. Jack Hamilton to był nasz rezerwowy bramkarz. Również zakończył przygodę z klubem. Teraz jest bramkarzem w Montrose. Montrose to jest klub z Championship czy z League One? Z League One. Tak więc tam będzie kontynuował swoją piłkarską przygodę, już jakby końcowe i lata. Ricky Lamy to jest lewy obrońca, 34-letni Szkot, który gra także na środku obrony. Teraz Greenock Morton zakończył swą przygodę z klubem, drugą przygodę z klubem, tu był w latach 18-20 i w latach 24-27 był w klubie. Teraz swoje, czy ostatni sezon, czy ostatnie sezony spędzi w Greenock Morton. Co jeszcze mamy? Lewis Smith to jest rezerwacja skrzydłowy z zeszłego sezonu, 27-letni Szkot, w tej chwili jeszcze bez klubu. Mam nadzieję, że coś sobie znajdzie. No nie byli to, żaden z nich nie był jakimś podstawowym zawodnikiem, więc tak szybko sobie przez nich, że tak powiem, przejdziemy. No i ostatni Leighton Bizlan, 23-letni Szkot. Teraz też jest wolnym zawodnikiem, ale ma jakieś oferty. Kto tutaj mu? Covey Rangers zaproponowało mu umowę, no i w porządku. A moi drodzy, kogo sprowadziliśmy, no to już w tej chwili pokazuje Paweł Bochniewicz, Wilson Esbran, ich znamy. Kyle McGinnis to jest wielki pechowiec, moi drodzy. Sprowadziliśmy go jako naszego, miałem nadzieję, podstawowego pomocnika odbierającego piłkę, ale doznał bardzo groźnej kontuzji i przez pół roku nie będziemy mogli z niego skorzystać. Wielka, wielka strata. Jest tutaj kontuzja w trakcie specjalistycznego leczenia uszkodzenia więzadła kolanowych 9 lipca, a mamy dzisiaj 10 lipca, czyli wczoraj oczywiście w grze doznał tej kontuzji. No i od pół roku aż do 9 miesięcy go nie zobaczymy. Wielka, wielka szkoda, bo naprawdę zacny to zawodnik i miałem nadzieję, że będzie wielkim, wielkim naszym wzmocnieniem. W dwóch meczach towarzyskich dwie asysty, naprawdę dobra gra, lewonożny, prawonożny, gra też na ofensywnej pomocy, zagra też na skrzydle. Tak więc naprawdę mamy czego narzekać. Wychowanek, mamy na co narzekać. Wychowanek St. Mirren, później Hibernian w Premiership, sporo meczów rozegrał, w Championship również. Ostatni jego klub to Kilmarnock, skąd na zasadzie wolnego transferu przeszedł do nas. No i niestety przeszedł na leczenie, jak się okazuje. Tego samego dnia praktycznie, co Kyle'a McGinnisa, no następnego, zatrudniliśmy tego oto pana, Soanelo Letsosa. To jest też środkowy pomocnik, ale bardziej ofensywny, 3,5 gwiazdki obecnej umiejętności, 4,5 potencjału, 23-letni Szkot, ale również obywatel Lesoto, zdaje się, lewo i prawonożny. Bardzo solidny, bardzo dobry zawodnik, jego dotychczasowa kariera to wychowanek Celticu, tam jednak, a nie, tutaj coś pograł i to pograł solidnie, nawet w rozgrywkach ligowych 15 razy w pierwszym składzie, 2 bramki, 0 asyst, 6 razy z ławki, tak więc coś tutaj pograł, później był wypożyczany do Adrianians Queen's Park, gdzie w zeszłym sezonie na zapleczu Ekstraklasy 34 spotkania, 2 bramki, 3 asysty, no i teraz jest naszym zawodnikiem i transfer. Jeszcze jeden to Dane Murray, środkowy obrońca. Mieliśmy tam obawy o sprzedaż Boyce'a, ostatecznie Boyce'a nie sprzedaliśmy. I jeszcze jednego sprowadziliśmy, więc mamy 5-6 w tej chwili środkowych obrońców. No, będzie ciężko ich wszystkich tutaj zadowolić, więc Boyce'a po prostu chce sprzedać i tyle. Chciał odejść, no to niech idzie. 3 na 3,5 to jest wychowanek Celticu. Dane Murray, czy grał tutaj w Premiership? Rozegrał, proszę bardzo, całkiem solidny sezon, 23-24, 34 w pierwszym składzie, 1 bramka, 2 asysty, dobrze to wyglądało, no później Celtic chyba ściągnął innych zawodników, środkowych obrońców i Dane Murray stracił miejsce w składzie, 194 cm wzrostu, 80 kg, no
będzie bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Do tego no, podać może nie poda jakoś specjalnie dobrze, przyjęcie piłki w miarę ok, ale jest obunożny, więc to też jest jego zaleta, 24-letniego Szkota Dejna Mareja. No i transfery jakby już, a nie, jeszcze tu jest jeden pan, się schował gdzieś, moi drodzy, robi wraca współpracować z Franciszkiem Treneiro, 23-letni Szkot, 2,5 na 3,5, oczywiście środkowy napastnik znamy, jego historię. Calibre 23 bramki Air United w zeszłym sezonie, raptem 5 bramek w lidze, no ale liczę, że w Premiership jego talent tutaj się rozwinie i będzie, no i pokaże po prostu tą swoją sportową klasę, którą kiedyś pokazywał w Calibre, acz no musimy pamiętać, że w Calibre to była Lowland League, czyli który piąty poziom ligowy, teraz jesteś chłopcze na pierwszym, musisz udowodnić swoją wartość. Robi Ur jest z Franciszkiem Treneiro w jednym zespole. Przechodzimy już do tego sezonu, czyli zawodnicy, którzy już zostali sprowadzeni jakby po zmianie sezonu. Tu jest kolejnych czterech zawodników, więc sporo transferów. Aidomo Emaku, tego zawodnika wam pokazywałem, 3,5 na 4, 23-letni Irlandczyk, 5 meczów i 3 bramki w kadrze U21 tego kraju. Skrzydłowy, tudzież napastnik, tudzież skrzydłowy prawy, lewy, nie ma tutaj nie ma większego znaczenia dla niego, którą stroną będzie atakował. Dotychczasowa historia, wychowane Shamrock Rovers, później sporo, kilka lat w Millwall, tam Championship, tam League One i MK Dons w zeszłym sezonie, no i dzisiaj Livingstone i Premiership, zobaczymy czy poradzi sobie na najwyższym poziomie ligowym w Szkocji, ale wygląda na to, że może to być dobry zawodnik. Lewo, prawo nożne, atakuje piłką prawą, schodzi natomiast z lewego, no zobaczymy jaki tu pomysł na niego będziemy mieć. Aidomo Emaku, 23-letni Irlandczyk, ten transfer też już był zapowiadany od dawna. Thomas Sank, prawy obrońca, potrzebowaliśmy prawego obrońcę, wzięliśmy dwóch z uwagi na to, że obydwaj nasi odeszli, Brody Hughes i kurczę, nie pamiętam nazwiska, no ten, którego wam pokazywałem parę minut temu. Tak czy siak, Thomas Sank umie dośrodkować, czyli jest dosyć ofensywnym bocznym obrońcą i to dobrze. Prawonożny zawodnik, atakuje prawym skrzydłem, tak więc przed driblingiem przekłada na prawą nogę, nie ma to większego znaczenia. Tak czy siak, Thomas Sank to 28-letni już Anglik, więc nie jest to zawodnik młody, utalentowany, wychowany jak Manchester United, później jednak w niższych ligach troszkę pograł, tu już w Port Vale dopiero, że tak powiem, ustabilizował swoją formę i zaczął grać na wysokim poziomie. W zeszłym sezonie w sumie 46 spotkań, 4 asysty na poziomie League 2, ale w Anglii, więc jest to, myślę, że solidny zawodnik Thomas Sank w tej chwili. Nie wiem, czy będzie naszym podstawowym prawym obrońcą, bo ten, którego sprowadziliśmy, jeszcze wydaje się być odrobinę lepszy, niemniej jednak na pewno jest to zawodnik z dobrym ofensywnym potencjałem, z dobrymi tutaj umiejętnościami technicznymi, ale również psychicznie mocny, fizycznie też, więc myślę, że będzie to mógł być istotny zawodnik. Finlay Erik, moi drodzy, straciliśmy bramkarza, bo skończył mu się kontrakt, musieliśmy sprowadzić nowego, 2,5 na 4, 21-letni Anglik, reprezentant Anglii U19, wychowanek West Hamu, moi drodzy, w West Hamie rozegrał jedno spotkanie w Premier League, wszedł z ławki i mimo ceny 6,20 zachował czyste konto, co ciekawe, no będzie na pewno dostawał szansę, ponieważ ma potencjał i ten potencjał chcemy rozwijać i kiedyś być może na nim zarobić, a być może po prostu mieć dobrego bramkarza na wiele lat, 188 cm, tak więc niezłe warunki jak na goalkeepera, no i też będzie naszym zawodnikiem Finlay Erik. I ostatni zawodnik to jest prawy obrońca Lewis Payne, może też grać na środku, aczkolwiek nie będzie z uwagi na niski wzrost, 3 gwiazdki, obecne umiejętności 4. Potencjału, 22-letni Anglik bez żadnych meczów w reprezentacji, rocznik 2004, moi drodzy, wychowanek Southampton, później wypożyczany do różnych klubów, Eastleigh, Newport, Lincoln, Carlisle, Raith Rovers w zeszłym sezonie, to jest ten klub, w którym graliśmy, ciekaw jestem, czy grał w tym meczu, w którym się z tych dwóch spotkań, które rozgrywaliśmy, za chwilkę sobie sprawdzimy, wydaje się, że tak, bo tutaj 34 ligowe spotkania rozegrał, więc wydaje mi się, że
w spotkaniu z nami. Chyba grał, zresztą zobaczmy sobie. Louis Payne, ok. Ciach, 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 ciach. Raith Rovers. Poproszę ten mecz. Mamy tutaj Louisa Payne'a. Mamy Louisa Payne'a. Został zmieniony w 78 minucie. Ocena 6-3. A w pierwszym meczu, który wygraliśmy 2-1, też grał całe 90 minut. Ocena 6-2. A więc no nie za dobrze z nami zagrał, ale generalnie jest to zawodnik dobry. W tej chwili nasz pierwszy prawy obrońca. Moi drodzy, tyle jeśli chodzi o transfery. Raczej kadrę mamy domkniętą, aczkolwiek z uwagi właśnie na kontuzję Kyle'a Magennisa, no, która go wyeliminuje praktycznie na cały sezon. Być może jeszcze tutaj środkowego obrońcy sobie poszukamy. A ja Obileje też jest kontuzjowany 2 do 4 tygodni, no ale on szybko w miarę wróci, więc mamy tutaj jeszcze sporo na POP. Zresztą Stevie Malan też nieźle gra na POP, na 2,5 gwiazdki i dzisiaj właśnie wyjdzie w podstawowym składzie. Przechodzimy już do składu na mecz dzisiejszy. George w bramce, Wilson, Esbrand, Bochniewicz, Murray i Payne w obronie. Emaku, Malan, Letsosa, Savery w pomocy, Urmofat zagrają w ataku. Tak więc mamy tutaj raz, dwa, trzy, 4-5 nowych zawodników w meczowej 11, moi drodzy. No i trzeba zacząć grać. A jeszcze numery. Finlay. No ale automatycznie. 14, robi 11, dobra, może być. Zgłaszamy, moi drodzy, listę numerów, przechodzimy do spotkania. Czas zacząć nowy sezon Partick Thistle, zespół, który występuje w League One w tej chwili. Tak więc mamy stosunkowo łatwe zadania, ale ono wcale łatwe być nie musi. Jesteśmy na początku okresu przygotowawczego, więc rozegraliśmy raptem dwa spotkania, w tym z Rangersami, którzy nas zbili 5-2. Więc generalnie no nadal jesteśmy faworytami, mimo tutaj początkowego okresu, bo prawdę mówiąc drużyna przeciwna też jest na początku swojego okresu, bo mamy raptem siódmy czy tam któryś dzień lipca, więc jesteśmy no, na początku tej całej zawieruchy. Dobrze, że już kadrę mamy domkniętą, dobrze, że już większość składu jest, że tak powiem, zebrana. Jeszcze tylko jeden być może transfer. No chyba, że trafi się coś wyjątkowego i, że tak powiem, nie będziemy mogli się oprzeć jakiemuś zawodnikowi i trzeba będzie po prostu zatrudnić z uwagi na wysoką jakość. Może to być na przykład napastnik, bo jakby w tym miejscu mamy największe, że tak powiem, problemy z jakością. Uwaga, Payne, Louis Payne oddaje strzał, ale niecelny. Niemniej jednak dobrze zaczynamy to spotkanie. Przez chwilę mieliśmy 93% posiadania piłki, ale to pierwsze minuty, więc jest ok. Tak czy siak bardzo tutaj jesteśmy skomasowani niedaleko bramki rywala. Zobaczymy, co tu dalej będzie. Livingstone i Partick Thistle, moi drodzy, pierwsza kolejka Premier Sports Cup. Tak to się nazywa, oddajemy strzał i strzał niecelny. Puchar Ligi, po prostu Puchar Ligi, tak możemy nazwać. 4400 kibiców, to jest niezła, niezła frekwencja. Zobaczymy, jaka będzie na lidze. Mam nadzieję, że będziemy tu przyciągać jakieś komplety. Uwaga, Malan oddaje strzał w swoim stylu, ale po raz kolejny niecelny. Tak czy siak mamy 15 czy tam 20 prawie minutę meczu, już 5 strzałów oddanych, żaden celny, co troszkę martwi, ale spokojnie, zaczniemy zaraz trafiać. Emaku do Malana. Malan, najlepszy asystent Letsosa. O, to był strzał, ale zupełnie, zupełnie nieudany. A to była już dobra sytuacja do tego, żeby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. To był strzał numer 6, 76% posiadania piłki, już 78%. Tak więc zupełnie tutaj spychamy gości do obrony, no ale nie mamy tutaj konkretów w postaci bramki. Być może teraz coś się wydarzy. Wilson z Brandon umie dośrodkować. Ładne dośrodkowanie. Wreszcie strzał celny, więc zaczynamy trafiać w bramkę, co jest dobrym prognostykiem tutaj na końcówkę pierwszej połowy. Uwaga, jeszcze jeden stał fragment. Jeszcze raz Anglik będzie dośrodkowywał. Ktoś tam uderzył, Letsosa chyba uderzał piłkę, ale ta poleciała nad bramką i nadal jesteśmy przy wyniku 0-0. Uwaga, Wilson Esbrandt mocno, tutaj bardzo ofensywne wyjście. Malan już na żółtej kartce, no, troszkę tradycyjnie, że tak powiem, bo sporo ich zbiera na środkowy pomocnik. Uwaga, Berry, no żeby tutaj nie wydarzyło się coś, co nie chciałbym, żeby się wydarzyło. Jest strzał zespołu gości, jakaś akcja i strzał niecelny. 40 minuta, wypadałoby strzelić bramkę. Mofat, Malan, Ure,
tak się zgodziliśmy, że będziemy mówić. Savory zdążył, zdążył. Piłka tam chyba odbiła się od chorągiewki i mogła tutaj gra być kontynuowana. Murray do Payne'a, Payne do Savory'ego, Savory. No to musi zakończyć się bramką. Nie kończy się bramką. No, naprawdę marnujemy sytuację. Naprawdę te wybory nasze nie są w tej chwili optymalne. Muszę tutaj zespół chyba troszkę zrugać w przerwie, chyba że Letsosa, Coanelo Letsosa, pierwsze trafienie w sezonie, mamy 1-0. No, złapał drugą piłkę, zatańczył w polu karnym i strzelił bramkę. Zobaczmy, Malan, mamy dośrodkowanie, Ur tam powalczył o piłkę, Letsosa spokojnie obrócił się, ale fantastycznie przymierzył McCready, nie miał tutaj najmniejszych szans i Letsosa trafia pierwszego gola. On już trafiał chyba nawet w obydwóch meczach sparingowych. Więc no, trafiać potrafi do bramki i należy się z tego, moi drodzy, cieszyć. Jeszcze tutaj jedna sytuacja przed zejściem na przerwę. Malan do Emaku, ta piłka jednak nie dociera do niego. Teraz Bochniewicz, bardzo złe wybicie. Tam nie było presji, nie było potrzeby, nie było też nikogo w drugiej linii, żeby zebrać tą piłkę, więc słabe zachowanie polskiego obrońcy. Teraz wpuściliśmy zupełnie chłopa w pole karne. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, czy brak komunikacji. Tak czy siak, no widać, że jesteśmy jeszcze w formie wakacyjnej. I generalnie idzie dobrze, no spokojnie, bądźmy spokojni, a będą wydarzać się dobre rzeczy. Szybciutko do szatni, panowie, coś tam powiedziałem? Aha, okej, okay. Stać nas na jeszcze więcej. Powiedziałem. 10 do 2 w strzałach, 2 do 1 w strzałach celnych, 75-25% posiadania piłki, więc wszystko mamy pod kontrolą. Wilson de Esbrand teraz jest przy piłce. Emaku w tej chwili dzierży futbolówkę do Bochniewicza. Czy będziemy zmieniać na prawą stronę? Zastanawiam się czemu. Rzadko zmieniamy strony. Maku do Wilsona Esbranda. Wilson Esbrand, odegranie. Tam był Ur, ale był też Moffat. Josh Wilson Esbrand zalicza asystę. Taką nie do końca asystę, trochę naciąganą, ale została mu ona zapisana, więc jak najbardziej się tutaj liczy. Liczę na to, że Wilson Esbrand, no stać go na kilkanaście asyst w sezonie z całą pewnością. Oto pierwsza z nich, piłka odbita od buta jednego z obrońców drużyny gości, trafia do naszego Moffacika. A Moffacik, najlepszy strzelec z zeszłego sezonu, otwiera również konto w tym sezonie, jak na razie robi 6-7 ocena. No, czy będzie sobie radził na poziomie Premier League? Oczywiście tutaj nie jest mecz na poziomie Premier League, bo przeciwnik jest dwie klasy niżej. Oto proszę bardzo, mamy bramkę kontaktową zespołu gości. Zupełnie posypaliśmy się w obronie, oni wrzucali sobie piłkę ze trzy razy, zanim wreszcie tutaj Doherty. Tu jeszcze opanowaliśmy sytuację, ale Dobbs teraz dośrodkowanie. No Brown tutaj, wysoki chłop, aż wielką ma głowę. No nie dziwota, że trafił. Naprawdę trafić w taką głowę to nie jest jakiś wielki problem dla zawodowego piłkarza. No i po prostu strzelił bramkę. Moffat do Malana. Malan ładnie teraz szuka, a powinien chyba poszukać jakiegoś prostopadłego podania, aczkolwiek nie wiem, czy zawodnicy byli w przestrzeni. Wydaje się jednak, że tutaj decyzja była optymalna. Uwaga, a Mary, myślałem, że to wpadnie do bramki i będziemy mogli odgwizdać trzecią bramkę. Nie odgwizdujemy, nadal mamy 2-1. Tymczasem Hamilton wychodzi na prowadzenie w meczu z Dumbarton. Dumbarton to jest League 2, zdaje się, Hamilton Championship i to chyba tyle. Ktoś tam jeszcze jest w naszej grupie, bo jest 5 zespołów, 4 mecze. Uwaga, Malan, kolejne dośrodkowanie, Bochniewicz, zbieramy drugą piłkę. Malan, czy nie było go na spalonym? Był na spalonym i będzie rzut wolny dla zespołu gości. Po raz kolejny naciskamy. No, tych stałych fragmentów mamy mnóstwo. Wilson Esbrand, teraz dośrodkowanie. Broni bramkarz ten strzał. To nie był mocny strzał, ale groźny. Zmusił na pewno bramkarza do wysiłku. Payne teraz przy piłce i koniec akcji. 56. minuta. No, musimy tutaj strzelić sobie tą bramkę numer 3, żeby znowu wrócić na dwubramkowe prowadzenie, bo 2-1 to taki wynik, no, nie za bardzo oddający to, co się wydarza, bo tutaj nasza przewaga jest wręcz porażająca.
można się tego było spodziewać. Oj, będzie rzut karny. Kto? Chyba Maran podejdzie do jedenastki. Już tam widzę, że będzie się sposobił do oddania strzału. Tak, nasz środkowy pomocnik przed szansą na bramkę numer 1. Ocena 6-4, tak więc nie jest pewny, ale pewnie wykonuje jedenastkę. I mamy 3-1. Wracamy na dwubramkowe prowadzenie, bo oczywiście Partik Tisl nam jedną bramkę strzeliło. Nie musimy tutaj karnego oglądać. Nie była to jakaś porywająca bramka. Bochniewicz do Payna. Payne do Sejwurego. Sejwury ładnie wbiega w pole karne. Ach, gdyby tam poszukał czegoś innego, po prostu kopnął w obrońcę. Nie za fajnie. Remaku, Wilson Esbrandt. Ur jak na razie bez szału, nie gra na jakimś wysokim poziomie. 6-7 ocena jest całkiem niezła, 60 minuta, porobimy sobie troszkę zmian. Sangare wejdzie za Stevie'ego Malana, Boyce wejdzie za Dana Murray'a. Co tu możemy sobie jeszcze zrobić? 6-60, Grant Sabour nie gra wielkiego meczu, ale możemy sobie wpuścić Pattersona na jego miejsce. Okej. I możemy wrócić na boisko. 63 minuta meczu, 74 posiadania, 17-3 w strzałach, 3-1 na tablicy wyników. Nasza przewaga tutaj nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. Oto kolejny stały fragment, kolejna szansa na bramkę. Robi Ur, postanowił przypomnieć, na czym polega jego przewaga i to, że i to, jak dobrze potrafi grać głową. Robi Ur, pierwsza bramka w barwach Livingston i pierwsza bramka w nowej przygodzie z Franciszkiem Trenejro dla szkockiego snajpera. Moi drodzy, mamy 4-1. Uwaga, jeszcze jeden stały fragment, jeszcze jedna wrzutka w pole karne. Jeszcze raz tutaj zadrżała w posadach linia obrony przeciwnika i co? I nie wygenerowaliśmy wielkiego zagrożenia. Gdybyśmy tutaj grali na jakieś zasady trzyrogie i karne, no to prowadzilibyśmy znacznie więcej. O, to proszę bardzo, w tej chwili Partek Tysl troszkę się odgryza, ale w momencie, w którym w zasadzie nic już nam nie grozi, mamy 4-1. Uwaga, George, no chyba żeby teraz strzelili, no to może powiedziałbym, że jeszcze tutaj jest jakiś widok na to, że coś z tego meczu wywiozą, ale no raczej nie. Wilson Esbrandt mocno już zmęczony, dwie asysty masz zaliczone, nasz obrońca, pięknie, brawo, mówiłem, że stać go na 15 asyst w sezonie i będę się tego trzymał. Mamy Trevora Clarka, wpuściliśmy na boisku, nie wiem, czy jego powinniśmy, czy może bardziej, nieważne. Tak naprawdę chciałem wprowadzić Harry'ego Milna na boisko, ale Trevor Clark też na lewej obronie da sobie radę. Sangare, Bochniewicz, Boyce, Payne, uwaga, Patterson. Patterson tutaj, no musi Patterson powalczyć o swoje miejsce w podstawowym składzie, aczkolwiek on bardziej jest na lewej stronie. No sporo mamy tych lewych pomocników, lewych skrzydłowych, tych prawych, no poza Sejwerem nie bardzo, pozostali bardziej na lewej stronie chcą grać. Oj, uwaga, znowu tutaj jakaś groźna sytuacja. Partik Tisl tutaj postanowiło jeszcze troszkę spróbować przynajmniej strzelić bramkę, która dobra, może nie da im nadziei, ale która sprawi, że będą do domu jechać z poczuciem nieco lepiej wykonanego zadania. Oto i kolejna wrzutka, bo już mają 9 strzałów, w tym 5 celnych, tak więc całkiem niezłe tutaj statystyki. Mimo wszystko wycisnęli. Dla nas jest to i kolejny strzał. Dla nas jest to jakiś drogowskaz, bo to jest drużyna, która gra dwa ligi, dwa poziomy ligowe pod nami, więc gdzieś tutaj musimy tą defensywkę albo wzmocnić, albo przyjrzeć się środkom treningowym, przyjrzeć się treningom i troszkę czasu poświęcić na grę defensywną naszego zespołu w najbliższych tygodniach, bo no być może taka tutaj będzie potrzeba, no bo wiadomo, gra z Celticiem, gra z Rangersami,
No, może sprawić, że tych bramek będzie padać dużo. My musimy obronić się przed spadkiem. Takie mamy zadania przed ligą. Myślę, że jest to wykonalne. Myślę, że jesteśmy na całkiem niezłym poziomie sportowym. Na poziomie sportowym, który być może w mojej opinii pozwala myśleć o dosyć spokojnym utrzymaniu, ale poczekajmy do pierwszych meczów. Zobaczymy, co tam wydarzać się będzie. Pierwszy mecz ligowy gramy z Falkirk i Falkirk jest też piątym zespołem w naszej grupie, w którym będziemy grać jeszcze przed ligą, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście chcemy awansować do kolejnej rundy. Mamy tutaj widoki na to, żeby zająć pierwsze miejsce w tabeli, więc i awansować do drugiej rundy. No tam, jeśli nie wpadniemy na jakiś Celtic i Rangers, to myślę, że w przypadku meczu u siebie jesteśmy w stanie coś, jakąś małą niespodziankę sprawić, jeżeli gralibyśmy z jakimś zespołem z Premier League, powiedzmy z Premiership, z tej wyższej półki, czyli powiedzmy Hearts, Hibernians, bo w tej chwili te zespoły z Edynburga są tutaj taką trzecią i czwartą siłą. Oczywiście jest Aberdeen, zawsze jest Aberdeen, które też jest bogatym miastem, no i jest to miejskie bogactwo wyrażone, że tak powiem, w sile zespołu. Zresztą Aberdeen jest jedynym i ostatnim zespołem, który gdzieś tam w latach 80. zdaje się przerwał absolutną hegemonię Celticu i Rangersów i wygrał tytuł mistrzowski. Zresztą za sterami tego klubu siedział nie kto inny jak Sir Alex Ferguson, więc tutaj wejście na fotel mistrza Szkocji, nie będąc trenerem Celticu albo Rangersów, no to prawdopodobnie oznacza wielką przyszłość w futbolu dla trenera, który mógłby coś takiego osiągnąć. Uwaga, Led Sosa, czy Franciszka Trenero stać na coś takiego? Nie wiem. Wiadomo, że Franciszek Trenero podbije piłkarski świat. To myślę, że nikt co do tego nie ma wątpliwości, ale czy ten pierwszy mistrzowski tytuł będzie w Szkocji? Przede wszystkim, no jeżeli oczywiście zwolniliby na przykład trenera Rangersów i Franciszek Trenero dostałby szansę czy coś, no to wtedy tak, ale czy będzie to, czy jest szansa, żeby to był inny klub niż Celtic albo Rangers? Nie wiem. Ta różnica poziomów jest tak ogromna, że naprawdę nie wiem, czy stać by było tutaj kogokolwiek i cokolwiek. Naprawdę trzeba by było dosyć długo budować ten zespół, nazbierać pieniędzy gdzieś tam w europejskich pucharach, posprowadzać dobrych albo młodych, utalentowanych zawodników i trochę ich rozwinąć. I wtedy być może przy jakichś dobrych wiatrach, czyli na przykład jakiś beznadziejny sezon Celticu, być może można by to było wykorzystać. Ale kto wie, moi drodzy. Skończyliśmy mecz, wygrywamy zgodnie z planem 4-1. Ur trafia w debiucie, Led Sosa też trafia w debiucie, Josh Wilson Esbrand bohaterem tego spotkania, dwie ładne asysty, no jedna może nie do końca ładna. Gdzie się spotkamy? Moi drodzy, spotkamy się no chyba tutaj gdzieś, Premiership. Chyba że wyjdziemy tutaj z grupy, no to może ten mecz po wyjściu z grupy, o ile jest to realne, o ile ten mecz gdzieś tam będzie. Tak czy siak, następne nasze spotkanie to będzie albo dwa pierwsze mecze ligowe, albo coś tam w Sports Cup, o ile wyjdziemy z grupy, plus mecz ligowy. Na pewno mecz z Falkirk ligowy, inaugurację Franciszka Trenero w najwyższej klasie rozgrywkowej sobie zobaczymy w następnym odcinku. No, a za ten Wam bardzo dziękuję. To był Trenero, to był Serial Drogar. Do zobaczenia. Peace out.